Mercedes klasy C Coupé w wersji Black Series. Silnik o mocy 517 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki w 4,2 sekundy i szybkość maksymalna 300 km na godzinę. Właśnie takim samochodem Kuba Giermaziak przewoził naszych kierowców, którzy testują samochody w ramach naszej akcji Test Team. Kuba, jakie wrażenia po tej przejażdżce tym samochodem? No bardzo pozytywne. Nieczęsto mam okazję zasiąść za kierownicą tak szybkiego Mercedesa, a tym bardziej w limitowanej wersji Black Series. To było pierwsze auto ze stajni Mercedesa właśnie w wersji Black Series, którym jechałem i oczywiście małe minusy są, ale jest dużo, dużo więcej plusów. Poza tym pogoda dopisała, więc mieliśmy okazję sprawdzić jego możliwości praktycznie w każdych warunkach. To jakie plusy były tego samochodu? No zdecydowanie silnik, takie no niepowtarzalne brzmienie aut z silnikiem V8 Mercedesa. Zaczyna się to już w zasadzie od momentu przyciśnięcia przycisku Start Engine. Wydobywa się miły pomruk, potem w trakcie jazdy ten dźwięk nie jest zbyt natarczywy. Jeśli chcemy jechać pomału, to po prostu silnik wydaje cichy pomruk. Jeśli przyspieszamy, to od razu wiadomo, że jedziemy Mercedesem AMG. Poza tym bardzo ciekawe wnętrze, ciekawa kierownica. Dobre trzymanie foteli. Nie jestem jeszcze przekonany co do zawieszenia w tym samochodzie, ale też nie mieliśmy okazji przetestować go w pełnych warunkach, także może jakbym więcej pojeździł, to bym się bardziej przekonał. Czyli Mercedes klasy C Coupé Black Series na tak czy na nie? Zdecydowanie na tak. Pewnie sam sobie takiego nie kupię, ale myślę, że jeśli komuś się on podoba, ja uważam, że wygląda fantastycznie, brzmi fantastycznie, jeździ bardzo dobrze, więc zdecydowanie na tak. Kubie się podoba, nam się podoba, testującym też się podoba, jeszcze są pod wrażeniem. Kogo stać, to zapraszam do salonów.